Dzień dobry Państwu. Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj trochę porozmawiamy o błędach ludzi, którzy próbują Boga umieścić w swojej pięści. I najpierw taka obserwacja, że dla Boga jeden grzech jest dużo bardziej obrzydliwy, ohydny niż dla nas tysiące, ba, niż dla nas wszystkie grzechy tego świata. I stąd jest poważna sprawa, żeby o Bogu, który jest święty i który generalnie zrobił wszystko, aby usunąć grzech i zrobił to posyłając swojego Syna Jezusa Chrystusa na krzyż, i On w osobie Pana Jezusa, gdyż Pan Jezus to jest Bóg objawiony w ciele, czyli sam Bóg przyjął postać człowieka, upodobnił się do nas we wszystkim, stając się prawdziwym człowiekiem, stał się identyczny z nami z wyjątkiem grzechu, bo grzech nie jest częścią człowieczeństwa. Grzech nie był częścią Adama, zanim Adam zgrzeszył. Stąd jest tak powiedziane, że upodobnił się do nas, no bo my jesteśmy człowiek plus grzech. Natomiast Pan Jezus stał się człowiekiem, prawdziwym człowiekiem, przyjął postać człowieka, uniżył się aż do śmierci krzyżowej i na krzyżu w 3 godzinach ciemności stał się grzechem za nas. Ponieważ Bóg nienawidzi grzechu i dlatego postanowił go usunąć raz na zawsze przez doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. W charakterze Boga zatem widzimy doskonale, że Jego ideałem, Jego takim pragnieniem jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dobroć Boża do upamiętania prowadzi, uczy list do Rzymian. I list Piotra z kolei mówi, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale aby wszyscy doszli do upamiętania. Więc jednoznacznie najważniejszą kwestią jest charakter Boga i Jego miłość i Jego dobroć dla nas. Jego miłość i współczucie do nas. To jest kluczowa kwestia, którą musimy rozumieć w kontekście grzechu. Nie przypadkiem Biblia mówi o tym, że Bóg jest miłością. On kocha każdego na równi. Jana 3 rozdział 16 werset pokazuje, że Bóg kocha każdego na równi. Jana 3:16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I ponieważ Bóg tak miłuje ludzi, to pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Pokazuje nam to 1 Tymoteusza 2:4. Pierwszy list do Tymoteusza. 2:4. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. I to jest bardzo ważne. Ten właściwy czas to jest okres Kościoła od okupu złożonego przez Pana Jezusa do zabrania oblubienicy z ziemi do nieba. Więc to jest ten właściwy czas głoszenia o tym okupie. I Bóg jest dobry. Bóg wybacza. Bóg wybacza wszystkim. Możemy zerknąć do Psalmu 145, werset 9.
Psalm 145, werset 9. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. Każdy z nas jest Bożym dziełem. Bóg nas stworzył, On nas uczynił. I tu widzimy wyraźnie, dobry jest Pan dla wszystkich. Dla każdego, którego stworzył Bóg, Bóg jest dobry. Bóg jest dobry dla wszystkich. Dobry jest Jahwe dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. I Bóg nie chce, aby nawet choć jedna osoba zginęła. 2 Piotra 3,9 o tym mówi. Drugi list Piotra, 3 rozdział, 9 werset. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Bóg chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. To jest natura Boża i nie da się tego przeoczyć w żaden sposób. Niestety są tacy zwodziciele, którzy kłamią na temat Boga, wbrew temu, co Słowo Boże mówi wyraźnie, i twierdzą oni, że Bóg nie kocha każdego, mimo że widzieliśmy, że Bóg kocha każdego. I twierdzą oni, że Bóg nie jest dobry dla każdego, choć widzieliśmy wyraźnie, że Pismo Święte mówi wyraźnie, że Bóg jest dobry dla każdego. I twierdzą tacy zwodziciele, że Bóg nie chce, aby każdy był zbawiony. I Pismo Święte mówi wyraźnie, że Bóg chce, aby każdy był zbawiony. I niestety tacy ludzie nawet posuwają się do takich bluźnierstw, że twierdzą, że Bóg może kochać tylko tych, których usprawiedliwia, i to są Jego jacyś wybrani ludzie. To jest kompletny odjazd. Nie ma czegoś takiego nauczanego w Piśmie Świętym. Trzymaj się jak najdalej od takich zwodzicieli, którzy o niewybranych, których sobie wymyślili, że są jacyś niewybrani w ich rozumieniu, to do niewybranych odnoszą tego typu słowa, że to było upodobanie dla Boga, aby skazać na zagładę tych, których ma upodobanie wykluczyć ze zbawienia. I jest to całkowicie obce Pismu Świętemu tego typu twierdzenia. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I nie ma możliwości, aby kłamstwa tych zwodzicieli były prawdziwe. Jeżeli masz jakąkolwiek społeczność z takimi kłamcami i zwodzicielami, jesteś winien przed Bogiem, ponieważ przykładasz rękę do dzieła diabelskiego, i ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu. Odseparuj się, bo Bóg wymaga, abyś się oddzielił od tego typu oszustów religijnych i zwodzicieli. Jeden taki zwodziciel napisał tego typu słowa, że Bóg zarządza wszystkim i inicjuje wszystko, i to właśnie odnosi do tego, że Bóg jest, zdaniem tego zwodziciela, autorem grzechu. Z kolei R.C. Sproul mówi tego typu słowa. Wolą Boga są wszystkie rzeczy, które mają nadejść. Bóg pragnął dla człowieka, by upadł w grzech. Bóg stworzył grzech. Jakże daleko obce jest to temu, od czego zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie, że jeden grzech jest dla Boga bardziej obrzydliwy niż dla nas wszystkie grzechy całego wszechświata. I po prostu to jest obrzydliwe, insynuować tego typu bzdury. Dwudziestowieczna herezja tak zwanego tulipa, czyli 5 punktów tak zwanego kalwinizmu, które nie mają nic wspólnego z kalwinizmem, tylko zostały wymyślone dopiero w XX wieku, mówi tego typu twierdzenia. To Edwin Palmer w 5 punktach kalwinizmu pisze tego typu rzecz. Wszystkie rzeczy nadchodzą, ponieważ Bóg je nakazał, każdą złą myśl, wojnę w całej historii, błędy, nawet grzech. Bóg nakazał grzech i człowiek jest winny. Jest to kompletnie odjechane, bo Bóg nienawidzi grzechu i jeden grzech jest bardziej ohydny dla Boga niż dla człowieka wszystkie grzechy całego
wszechświata. Pismo Święte wprost nas uczy dokładnie odwrotnej rzeczy, że grzech jest buntem przeciwko Bogu i w żadnym wypadku żaden grzech nigdy nie był wolą Boga. Ci źli, fałszywi nauczyciele, ci zwodziciele próbują rzekomo słusznymi wywodami wywieść tego typu twierdzenia, że w przypadku tak zwanej wolnej woli nie będzie ich zdaniem miejsca na wszechmoc Boga. Natomiast Pismo Święte wprost uczy, że wolna wola człowieka, tak zwana wolna wola, swobodna wola, nie rzuca wezwania i nie przekreśla Bożej suwerenności. Dlatego, że Bóg oddelegował część swojej suwerenności człowiekowi i to był suwerenny wybór Boga. I to, że ludzie łamią 10 przykazań, nie niszczy ani nie umniejsza Bożej suwerenności. Pismo Święte jednoznacznie dowodzi, że Bóg oddelegował część swojej suwerenności dla człowieka i człowiek ten prezent ma wbudowany, czyli ma częściowo własną, do własnej dyspozycji wolę, którą właśnie Bóg podarował, aby mógł w tej wolnej woli dokonywać świadomych, rzeczywistych, autentycznych wyborów. I nawet w swoim grzechu, jeśli człowiek będzie działał przeciwnie do Bożej woli, to nie narusza to Bożej suwerenności, mimo że Bóg tego nie chce, bo dla Boga jeden grzech jest więcej, bardziej obrzydliwy niż dla najświętszego człowieka wszystkie grzechy tego świata. I bardzo wiele fragmentów z Pism Świętych pokazuje, że wola Boga nie zawsze jest wykonywana. A dzieje się tak dlatego, że Bóg oddelegował część swojej suwerenności i człowiek robi zły użytek z tej oddelegowanej suwerenności. Przykłady można mnożyć. Na przykład Mojżesz wypomina Izraelowi, że zbuntowali się przeciwko przykazaniom Pana. Z kolei sam Bóg opłakuje: wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili przeciwko mnie. Takich jest miejsc znacznie więcej w Słowie Bożym. O Izraelu Bóg powiedział: jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, z dóbr ziemskich będziecie zażywać, ale jeśli się zatniecie w oporze, będziecie wytępieni. Tak się stało właśnie dlatego, że Bóg oddelegował część swojej suwerenności dla człowieka, także człowiek z tych delegowanych uprawnień korzysta. I ci ludzie, którzy się buntują przeciwko Bogu, mają wolę i mogli wybrać sobie, komu będą służyć. Nawet Słowo Boże mówi: wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. I między innymi Pan Jezus Chrystus, jak był na ziemi, uczył Izraelitów modlitwy, którą będą zmawiać tuż przed Nowym Przymierzem, jeszcze w czasie wielkiego ucisku. I będzie to wierna resztka Izraela, modliła się takimi słowami: i przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Oni będą modlić się tą modlitwą, jak wiemy z Mateusza 6 rozdział, jest to modlitwa do stosowania w ukryciu, bo Pan Jezus powiedział, że jeśli się modlisz, to wejdź do komory swojej i Ojciec, który widzi w komorze, on doskonale tą modlitwę będzie znał wtedy. I potem są te słowa tej modlitwy jako wzorcowej modlitwy. I to nie przypadkiem, dlatego że Izrael będzie modlił się tą modlitwą w ukryciu w czasie, gdy Antychryst na ziemi będzie prześladował Izraela. I co tam jest powiedziane w tej modlitwie? Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. I to jednoznacznie wskazuje, że do tego momentu wola Boża nie będzie wykonywana i obecnie też nie jest wykonywana Boża wola. Mimo że Bóg jest w pełni suwerenny, oddelegował część swojej suwerenności człowiekowi. I to było autentyczne oddelegowanie tej suwerenności, a nie tylko i wyłącznie jakiś bezsensowny
taki pusty gest. To nie jest tak, że Bóg oddelegował część swojej suwerenności, ale potem człowieka jakby na sznurkach trzyma. To jest całkowicie nieprawidłowy obraz, niezgodny z tym, czego uczy Słowo Boże. Słowo Boże jednoznacznie uczy, że człowiek, jak grzeszy, to czyni wbrew woli Bożej. To jest po prostu obiektywny fakt, z którym nie należy polemizować i dyskutować, że świat obecnie jest w buncie przeciwko Bogu, wykonuje to, co się Bogu nie podoba i wcale nie jest tak, że to Bóg zaplanował to zbuntowanie się. I z tej herezji fałszywych nauczycieli, którzy odmawiają Bogu suwerenności i prawa do oddelegowania części Jego suwerenności dla człowieka tak, że po oddelegowaniu człowiek ma wolną wolę, dlatego że Bóg podarował człowiekowi wolną wolę, oddelegowując część swojej suwerenności, to ci fałszywi nauczyciele, którzy właśnie zabraniają Bogu oddelegowania części Jego suwerenności, wymyślają o Bogu różne bzdury, że rzekomo to Bóg wybrał do potępienia niektórych ludzi, czego Pismo w ogóle nie uczy, ani przez myśl żadnemu autorowi Pisma nie przeszło, że Bóg przeznaczył niektórych do piekła. To jest całkowicie błędne, bo nawet Słowo Boże mówi, że piekło jest przygotowane dla diabła i jego aniołów. Nigdy nie było Bożym celem, aby choć jeden człowiek znalazł się w piekle. Dlatego jest powiedziane, że piekło jest przygotowane diabłu i jego aniołom, a nie ludziom. I dlatego w piekle będą nieludzkie warunki. Tam żaden człowiek nie miał się według zamysłu Bożego znaleźć, ale się znajdzie, dlatego że każdy, kto nie uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, każdy, kto nie uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, pójdzie do tego piekła przygotowanego dla diabła i jego aniołów. I z tych herezji, z tych błędów, tych fałszywych nauczycieli wynika między innymi bardzo zła teologia, którą można by określić skrótem TULIP, bo tak w XX wieku wymyślono taki akronim, taki skrót. I TULIP po angielsku oznacza po prostu tulipan. Ale jest to bardzo ładny kwiat tulipan, natomiast bardzo zła, fałszywa nauka diabelska, która wynika z tych błędów fałszywych nauczycieli. I to jest bardzo zła teologia. T oznacza totalną deprawację. I rozumiejąc Pismo Święte tak, że każde wyobrażenie myśli serca człowieka były ustawicznie złe, tak jest napisane w rodzaju 6:5, i nie ma nikogo czyniącego dobrze, nawet jednego. Z tych prawdziwych faktów wyciągane są błędne wnioski, bo Słowo Boże nawet ostrzega, kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. I tak jest w przypadku wszystkich, którzy mają jakikolwiek kontakt z tą złą teologią pod tym skrótem TULIP reprezentowaną. I ci fałszywi nauczyciele spod tego godła TULIP twierdzą, że człowiek jest niezdolny do jakiegokolwiek dobra, niezdolny, by przyjąć Chrystusa. Jest to kompletna bzdura. Pan Jezus Chrystus powiedział do zbuntowanych przeciwko Niemu ludzi w ten sposób, że będąc złymi, umiecie dawać dobre rzeczy dzieciom swoim. W innym miejscu również Pan Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów: dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, grzesznicy czynią tak samo. A więc widzimy, że również grzesznicy są zdolni do tego, by czynić to, co Pan Jezus Chrystus nazywa tu dobrym. Sięgając do opisu z pierwszej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Rodzaju, znajdujemy tam podobne twierdzenie na przykład króla czy księcia Abimeleka. I on był bałwochwalcą, Abimelek,
A mimo to, jako król Filistynów, czyli wrogów Izraela, będąc złym człowiekiem, mógł powiedzieć do Izaaka: tylko dobro ci wyświadczyliśmy. Czytamy o tym m.in. w Księdze Rodzaju, rozdział 26. Tak, on był w stanie uczynić dobro. Te przykłady jednoznacznie pokazują, że twierdzenie, że można ze zdania prawdziwego, jakim jest zapisane w pierwszej Mojżeszowej, nie ma nikogo, co czyni dobrze, i w Rzymian też te słowa padają, to nie można z tego za daleko się zapędzać, skoro Pan Jezus Chrystus w wielu miejscach pokazuje, że grzesznicy czynią dobrze. Musimy wybierać tego typu interpretację, która godzi wszystkie granice po prostu określone przez Pismo. Tak jak poręcze na dachu, płaski dach kiedyś był i kto nie postawił poręczy i ktoś z tego dachu spadł, to był winien krwi tego, kto spadł z tego dachu. Bóg nie jest taki jak budowniczy, który nie stawia poręczy na dachu. Bóg stawia poręcze i te poręcze nas ograniczają. Nie możesz przeskakiwać przez takie poręcze, bo po prostu krew twoja spadnie na ciebie, skoro się za daleko zapędzasz, jeśli nie bierzesz pod uwagę poręczy, które są w Piśmie Świętym określone i należy się ich trzymać. Prawdziwe twierdzenie "nie ma nikogo, co czyni dobrze" pokazuje generalną, ogólną skłonność ludzkiego serca, a nie tak jak przerysowano karykaturalnie w tej ideologii tulip. Nawet nie wiem, która ideologia jest gorsza, czy faszyzm, czy tulip, która zamordowała więcej ludzi, patrząc na to z punktu widzenia wieczności. W tym akronimie tulip drugą literą jest litera U. I to jest tego typu skrót, który wskazuje na tylko wybór wybranej grupy do życia wiecznego. Według tej fałszywej nauki oczywiście. Fałszywi nauczyciele stojący za tym akronimem wymyślają tego typu twierdzenia, że fakt, że nie wszyscy są zbawieni, prowadzi nieuchronnie do prawdy o Bożym wyborze. I oni twierdzą, że wymyślony przez nich Bóg mógł zbawić i mógł zbawić każdego, kogo chce, ale wybrał, by zbawić wybraną grupę wybranych bez warunków, które muszą oni spełniać. To jest U, czyli unconditional election, czyli bezwarunkowy wybór. Jest to kompletna bzdura. I na przykład Abraham nie był wybrany, a jest zbawiony. Dawid nie był wybrany, a jest zbawiony. I Abel nie był wybrany, a jest zbawiony. W zasadzie każdy święty wymieniony w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków nie był wybrany, a jest zbawiony, raz na zawsze nieutracalnie zbawiony. Więc ta litera U jest kompletnym błędem. I każdy z tych świętych spełnił warunek, uwierzył. Bo Pismo mówi, że ten, kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć. I jest to ważne. Uwierzyć to, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Słowo Boże mówi wielokrotnie: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uwierz, to jest warunek. I Pismo Święte posiada warunki. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Ten, kto wierzy, ma życie wieczne. Ten, który przychodzi do Boga, szuka Pana i wiele tego typu stwierdzeń. Błędnowiercy spod sztandaru tulip oczywiście są prowadzeni przez tą błędną naukę również do bluźnierczych twierdzeń, jakoby Bóg częściowo tylko niektórych odkupił, czyli bezwarunkowy wybór oznacza również, że wymyślony przez nich Bóg wybiera tylko wytypowaną liczbę, by była zbawiona, i ci
mają mniej po prostu współczucia niż ktokolwiek z normalnych ludzi, nawet niewierzących. Przecież nikt z nas tutaj, którzy słuchamy tego, rozmawiamy o tym, nie chciałby, aby każdy był zbawiony, gdyby to było możliwe. Gdybyś mógł uratować wszystkich ludzi z pożaru, to co, to bawiłbyś się w to, żeby wybrać tylko niektórych i uratować z pożaru, a pozostałych zostawić, niech spłoną? To pokazuje, że wyznawcy tego błędu tulipianizmu są po prostu pozbawieni jakichkolwiek uczuć i tego swojego demonicznego bożka, którego przez pomyłkę nazywają Bogiem, też wyposażyli w tego typu prymitywne uczucia, takie, których nawet kamienne bożki nie mają, czyli kompletny odjazd. To jest takie bałwochwalstwo, że można powiedzieć, że szatan Biblii to jest Bóg kalwinistów. Bóg tych, którzy wyznają tak zwaną reformowaną teologię. Jest to kompletne diabelstwo. Według wyznawców tego fałszywego zabobonu jest możliwe dla wymyślonego przez nich Boga, którego po prostu wiemy z Biblii, że to byłby szatan, a nie Bóg, to dla wymyślonego przez nich bożka jest możliwe, aby zbawić wszystkich, ale wymyślony przez nich Chrystus umarł tylko za pewną grupę, za wybranych, aby Jego łaska była bardziej ceniona przez tych, którzy są Jego spadkobiercami. To jest kompletna nieprawda. Według Słowa Bożego jest to bardzo dalekie od tego, czego Pismo Święte nas uczy. W herezji tulipianizmu, czy też teologii reformowanej, czyli tak zwanego kalwinizmu, neokalwinizmu, kolejnym punktem jest L. Limited Atonement, czyli ograniczone odkupienie. I to jest błąd, który mówi, że wymyślony przez tych zwodzicieli Bóg wysłał wymyślonego przez nich Syna, aby umrzeć nie tylko za cały świat, tylko za nich i żeby zbawić nie cały świat, tylko tych wybranych z garstki, z tej wybranej grupki. Jest to kompletny błąd. Ja tego nawet, jak widzicie, mi się nie składa, żeby o tym mówić, bo jest to najbardziej obrzydliwa doktryna, jaką mógł wymyśleć najbardziej spaczony, zboczony umysł kompletnego świra. Nawet herezja rzymskiego katolicyzmu o tak zwanym Najświętszym Sakramencie nie jest tak po prostu porąbana, choć jest obrzydliwa i wstrętna, jak właśnie ta herezja ograniczonego odkupienia. Według kłamców tulipianizmu, według oszustów tulipianizmu, według Jana 3 rozdział 16 werset jest powiedziane, że nie wszyscy są przez Boga umiłowani, ale że Bóg tam niby umiłował wybranych i że Chrystus rzekomo umarł tylko za nich. Jest to kompletna bzdura, bo Jana 3 rozdział 16 werset mówi, że albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Widać, że to jest oferta dla każdego. Słowo użyte w Jana 3,16 świat jest użyte w Pismach Świętych ponad 80 razy. I w Ewangelii Jana jest użyte ponad 80 razy. I w całej Biblii jest ponad 240 razy to słowo świat użyte. I ci zwodziciele nie potrafią pokazać ani jednego miejsca, gdzie w Biblii tekst lub kontekst wyraźnie wskazywałby, że świat oznacza tylko wybranych. I to pokazuje, że to jedno miejsce jest przez nich fałszowane.
Dlatego nie dajmy się oszukać, nie dajmy się wprowadzić w błąd. Biblia mówi, że prawdziwy Bóg jest miłością. Kocha wszystkich. Za każdego oddał swojego jedynego Syna, aby umarł za grzechy każdego człowieka bez wypominania. I nie jest prawdą, jak twierdzą tulipianie, czy tam, jak oni się nazywają, wyznawcy religii reformowanej, czy też kalwinizmu, czy też ultrakalwinizmu, jak niektórzy przeciwnicy ich określają. To jest błąd to, czego oni uczą, bo oni kłamią, że wymyślony przez nich Bóg jest autorem niby miłości, która ogarnia tylko pewne osoby i tylko tym niektórym umożliwia zbawienie. I to jest po prostu herezja kompletna, bo wiemy z Pisma Świętego, że Chrystus umarł za grzechy całego świata i wiemy o tym ze Słowa Bożego i mamy wierzyć Pismu Świętemu. Dlaczego tak zwani kalwiniści, tulipianie nie przyjmują argumentów ze Słowa Bożego, tylko są wyraźnie mocno zaślepieni na Słowo Boże? Dlatego, że po prostu wpuścili do swojego serca demona i ten demon zaślepia im wszelkie działanie. A że jest to religijny demon, który prowadzi ich na wieczną zagładę do jeziora ognia, no to często jest tak, że oni już wcześniej odrzucili prawdziwego Boga, a ponieważ zdecydowali się iść za demonami, to nie ma już dla nich żadnego odwrotu, dlatego że po prostu są już na stałe zamieszkani przez złe demoniczne moce. I to jest herezja. I to jest ogromna szkoda, że oni ciągną kolejnych przez te ich zwodnicze, kłamliwe, teologiczne brednie. Ci fałszywi nauczyciele idą nawet w kierunku takiego bluźnierstwa, że twierdzą, że jeśli Chrystus zapłacił dług grzechu dla wszystkich ludzi, to wszyscy ludzie będą zbawieni. Jest to oczywisty błąd. I to widać wyraźnie nawet w tym, że jeśli śmierć Chrystusa automatycznie zbawiałaby, jak zarzucają ci zwodziciele, to wybrani nigdy nie mogli urodzić się umarli w grzechu. A przecież list do Efezjan mówi, że zbawieni byli umarli w grzechach. I tacy wybrani według tego pomysłu nie muszą się nawet odrodzić, dlatego że nie muszą uwierzyć Ewangelii, bo będą zbawieni, gdyż niezależnie od wszystkiego będą wybrani. Jest to kompletny błąd, jest to kompletna herezja. Trzymaj się z dala od tego. Słowo Boże mówi wyraźnie, że masz uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, aby być zbawionym. I nie wolno tego typu rzeczy mieszać. Pismo Święte wyraźnie stwierdza, że śmierć Chrystusa daje pożytek tylko tym, którzy wierzą Ewangelii. I Słowo Boże mówi o tym wyraźnie, między innymi w Rzymian 1 rozdział 16 werset, że jest ona mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Jest mocą Bożą, 1:16, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Jest to wyraźnie pokazane w Słowie Bożym. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I słowo każdy występuje w Biblii wielokrotnie, ponad 180 razy. I to jest w ponad 160 wersetach biblijnych. I kto bykolwiek zabił Kaina, to jest jedno z pierwszych wystąpień w Rodzaju, 4 rozdział, 15 werset. A prawie ostatni lub ostatni werset, który zawiera słowo każdy, jest: ktokolwiek chce, niech bierze wodę życia darmo, w Objawieniu 22:17.
w żadnym z tych miejsc, w żadnym wystąpieniu tego słowa w Biblii nie ma żadnego powodu, by dopatrywać się, że słowo ktokolwiek znaczy coś innego niż ktokolwiek. Słowo ktokolwiek nie znaczy nic innego, jak po prostu każdy jeden, każdy kto chce. Gdziekolwiek zbawienie jest oferowane, do kogokolwiek jest oferowane, kto uwierzy i przyjmie Chrystusa. Każdy, kto przyjął Chrystusa, otrzymał prawo stać się Synem Bożym. Każdy, kto wierzy, ma życie wieczne. Wystarczy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i ma się życie wieczne, jest się zbawionym raz na zawsze, nieutracalnie. Z kolei wyznawcy błędu tulipianizmu, czyli tak zwanej teologii reformowanej, fałszerze ci twierdzą, że jest tu zmieniony sens i oni zaczynają uważać, że chodzi tylko o wybranych w tym wersecie, ale jest to kompletna nieprawda, jest to fałszerstwo. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego i jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Stąd możemy mieć niezachwianą pewność, niezachwianą ufność, że Chrystus zapłacił za zbawienie całego rodzaju ludzkiego i Izajasz mówi m.in. do Izraela, że wszyscy jak owce zbłądziliśmy, a potem mówi, Pan położył na Niego winy nas wszystkich. Izajasza 53 rozdział, 6 werset. Jeśli byśmy chcieli tych słów użyć tak jak używają ich zwodziciele, to musielibyśmy złamać regułę ciągłości albo zacząć wyciągać wniosek, że tylko wybrani zgrzeszyli, bo baranek, o którym mowa jest w Izajasza 53, był przedstawiony przez Jana Chrzciciela jako baranek Boży, który gładzi grzechy świata. A więc jeżeli świat chcesz podmienić na wybrani, to wtedy mamy problem, bo Paweł pisze, Chrystus umarł za bezbożnych. Czy tylko wybrani byli bezbożni? Kompletnie bezsensowne twierdzenia. Dlatego trzymaj się z dala od tak zwanej teologii reformowanej. Jest to kompletne bluźnierstwo, jest to całkowite fałszerstwo. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należnym Tobie gniewem Bożym. I Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkie Twoje grzechy. Możesz w dowolnym momencie przyjść do Pana Jezusa Chrystusa, bo On bez wypominania czeka. I nikogo, kto do Niego przyjdzie, nie wyrzuci precz. Pan Jezus Chrystus Ciebie kocha. Nawet jeżeli Ty sam siebie już nie kochasz, choć oczywiście prawdopodobnie się kochasz. I tutaj jest jednoznaczne, że Słowo Boże ma szeroko otwarte ramiona Chrystusa, mówiąc obrazowo dla Ciebie. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom, jeśli Twojemu domowi też będzie głoszone Słowo Boże i oni uwierzą. Więc generalnie Pismo Święte bez wypominania i bez żadnego ograniczenia mówi, że Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkie Twoje grzechy i On zapłacił całkowicie za Twój dług. Nie daj się zwodzić przeróżnym obcym naukom, bo tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Nie odrzucaj Chrystusa. Bóg Cię miłuje, dlatego darował swojego jedynego Syna w Twoje miejsce. Pan Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym. Nigdy nie było czasu, kiedy Pan Jezus nie był Synem. I Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj i dziś i na wieki. I Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym, tak jak Bóg Ojciec od zawsze jest Ojcem i ta relacja jest wieczna. I przeszłej wieczności, mówiąc w pewien uproszczony sposób, była narada Boża. I wewnątrz Boga była dyskusja,
kto nam pójdzie? I Pan Jezus się odezwał, oto jestem, poślij mnie. On wtedy jako odwieczny Syn Boży zdecydował, że przyjdzie na ziemię i stanie się podobny do nas, stając się prawdziwym człowiekiem. On jako jedyny prawdziwy Bóg stał się równocześnie prawdziwym człowiekiem. Podobny do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu, bo grzech nie jest częścią człowieczeństwa. Adam był stworzony jako człowiek i nie miał grzechu. Dopiero potem zgrzeszył. I my, będąc ludźmi z grzechem, to jesteśmy ludźmi z grzechem, czyli człowiek plus grzech. Natomiast Pan Jezus Chrystus, będąc prawdziwym człowiekiem, nie miał nic wspólnego z grzechem, aż do momentu, kiedy jako grzesznicy, rękami bezbożnych, zawiesiliśmy go na drzewie krzyża i w 3 godzinach ciemności, od 12 w południe, kiedy jest najjaśniej, wtedy słońce przestało świecić swoim blaskiem przez 3 godziny, aż do 15 zaćmiło się słońce. Normalnie, jak jest zaćmienie słońca z powodów przyrodniczych, to zaćmienie trwa maksimum kilkanaście minut. Natomiast tamto zaćmienie trwało 3 godziny. Słońce, mówiąc przenośnie, nie chciało patrzeć na to, gdy grzech został włożony na jedynego sprawiedliwego. Pan Jezus Chrystus stał się w Twoje miejsce grzechem. Wszystkie Twoje grzechy zostały na Niego włożone i możesz przyjść do Pana Jezusa bez różnicy, bez wyjątku. Za każdego umarł Pan Jezus. Uwierz Pana Jezusa, bo On jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do czytania Biblii, Słowa Bożego. Jeśli masz pytania, możesz do mnie napisać czytaj.biblie@onet.pl, czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów, telefon 739 089 088 też służy do komunikacji. Możesz też napisać SMS-a. I jeżeli nie masz Pisma Świętego Nowego Testamentu, daj znać, chętnie coś dla Ciebie zorganizuję. Być może będzie to pierwsze Pismo Święte w Twoim życiu. Zachęcam do czytania. Jeżeli nie masz dostępu do tekstu Pisma Świętego, to zgłoś się do mnie. Postaram się coś zorganizować. Z Bogiem.